Witam Państwa w poniedziałek 15 lutego. W pierwszym w tym tygodniu wydaniu wiadomości Telewizji Imperium sprawdzimy, jak młodzież z naszego miasta spędza ferie. Będzie także dobra informacja dla studentów i pracowników Politechniki Śląskiej. A na koniec wiadomości zobaczymy, jak biegacze, ale nie tylko oni, spędzili walentynki. Agnieszka Chlewicka-Bac, zapraszam. Na Politechnice Śląskiej rozpoczął działalność Klub Malucha. Placówka oferuje opiekę dzieciom studentów, doktorantów i pracowników uczelni. Dzięki otrzymanej przez uczelnię dotacji z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej opłaty, jakie wnoszą rodzice, mogą być nawet o połowę mniejsze. Pozostały jeszcze wolne miejsca. Do Klubu Malucha, znajdującego się przy ulicy Łużyckiej 28A w Gliwicach, można zapisywać dzieci w wieku od roku do 3 lat. Ciechy mogą przebywać w klubie do 5 godzin dziennie. Tragiczna informacja z Warszawy. Nie żyje pierwszy dowódca gliwickiej jednostki specjalnej AGAT, pułkownik Sławomir Berdychowski. Miał 48 lat. Nieoficjalnie wiadomo, że zasłużony dla Gliwic wojskowy popełnił samobójstwo. Pułkownik Berdychowski pochodził z województwa świętokrzyskiego, ukończył studia we Wrocławiu. W 1991 roku wziął udział w pierwszej selekcji do gromu. W elitarnej jednostce służył 19 lat. W 2011 roku został dowódcą AGAT-u. Tę jednostkę specjalną stworzył prawie od podstaw. Wczorajsze walentynki były dla wielu osób okazją do świętowania i spożywania alkoholu. Niektórzy po tak spędzonym czasie zdecydowali się wsiąść za kierownicę. W jednym przypadku świadek szybko zareagowała i powiadomiła Straż Miejską, a ta policję. Sytuacja miała miejsce przy ulicy Radiowej. Podczas spaceru pewna mieszkanka Gliwic spostrzegła, jak jej się wydawało, dziecko kierujące Oplem Astrom. Samochód wjechał na ulicę Radiową, mimo zakazu zaparkował, a dziecko opuściło głowę na kierownicę i nie wychodziło z pojazdu. Zaniepokojona kobieta szybko powiadomiła Straż Miejską. Funkcjonariusze tej służby natychmiast przyjechali i poczuli woń alkoholu. Powiadomiono policję. Okazało się, że w samochodzie znajdowała się kompletnie pijana 30-letnia kobieta. Na głowie miała kolorową, świecącą dziecięcą czapeczkę z misiem. Badania alkomatem wykazały 2,5 promila alkoholu. Dziś pierwszy dzień ferii. Zapominalskim przypominamy, że komunikacja miejska, przynajmniej niektóre linie, jeżdżą według specjalnego rozkładu jazdy. A ponieważ pogoda uczniów nie rozpieszcza, nie ma co liczyć na biały wypoczynek. Przynajmniej w mieście. Trzeba jakoś inaczej spędzić ten czas. Na przykład w stajni. Znajdujemy się w ośrodku jeździeckim, który przygotował specjalną ofertę na rozpoczynające się właśnie ferie. Jaka to jest propozycja, jak młodzież może spędzać wolny czas, który tego teraz ma dosyć sporo? Dzień dobry Państwu. Nasza oferta obejmuje półkolonie dla dzieci, które jeżdżą konno, które chciałyby zacząć jeździć konno, albo które chciałyby po prostu aktywnie spędzić czas ze zwierzętami. Teraz właśnie dzisiaj zaczęły ferie dzieci, które jeżdżą w naszym ośrodku, 8-osobowa grupa dziewcząt. I myślę, że będzie to dla nich fajna zabawa. Są już po pierwszych zajęciach na koniach, po ćwiczeniach woltyżerskich, teraz właśnie przygotowują się do jazdy. No i właśnie ten aspekt obejmują nasze półkolonie, czyli jeździectwo, zajęcia w stajni, opieka nad końmi, takie codzienne, fajne rzeczy, które właśnie niesie ze sobą ten wstępny okres jeździectwa, czyli nauka jazdy konnej. Spędzam tutaj czas, bo lubię spędzać czas z końmi, odprężyć się, popracować, poczuć tą harmonię z koniem. No fajnie jest. Dlaczego jest fajnie? Bo możemy jeździć na koniach i je karmić. Czym karmisz koniki? Marchewkami, chlebem. Jak się wszyscy chcą dobrze bawić, to muszą przyjechać na rancho. Można sobie tam jeździć na koniach, ile wlezie, są fajni nauczycieli, nigdy nie krzyczą.
Niedzielne walentynki na swój sposób uczciło również gliwickie środowisko biegowe. Grupa Night Runners zorganizowała tradycyjny bieg pod hasłem Walentynki – Endorfinki. Na trasie poprowadzonej wokół kompleksu Nowe Gliwice biegać można było solo oraz w parach. Przed biegiem odbyła się natomiast doroczna akcja Nazywam się Miliard, czyli taneczny sprzeciw wobec przemocy względem kobiet. Szacowane jest, iż miliard kobiet na całym świecie doznaje przemocy. I ze względu na to, że nie zgadzamy się z tym, żeby tak duża ilość kobiet była maltretowana, bita, poniżana, gwałcona, mówimy stop. Chcemy przełamać, złamać tym eventem łańcuch milczenia. Akcja dzieje się za pomocą tańca, ponieważ taniec może zdarzyć się wszędzie. My mamy kontrolę nad swoim ciałem. Staramy się odpowiedzieć na oczekiwanie kobiet, na sygnały kobiet, na różne zdarzenia, które miały miejsce w Polsce, na świecie. I my jako Gliwiczanie, jako środowisko biegowe, jako Nightrunnersi staramy się łączyć bieganie z jakimś pozytywnym przesłaniem. Układ taneczny jest ustandaryzowany do muzyki Tanny Clark, co roku ten sam, Break the Chain. Trudny? Łatwy, łatwy. Ja go prowadzę, wystarczy powtarzać kroki. Generalnie skupiamy się na choreografii. Wiadomo, to nie jest konkurs tańca. Chodzi o to, żeby być i dobrze się bawić. 3, 2, 1. Polecamy wszystkim, można biegać, można pomagać i zachęcamy każdego do takiej aktywności. Mamy dzisiaj około 170 osób, limit był 150, jest delikatnie przekroczony, ale to chyba dobrze. Więcej na temat tego, co działo się wczoraj w Nowych Gliwicach, jeszcze po wiadomościach w programie Z kamerą wśród ludzi. Zapraszam już teraz w imieniu Andrzeja Wawrzyczka. I to wszystko w poniedziałkowych wiadomościach telewizji Imperium. Wyniki naszej codziennej pracy można oglądać w sieci kablowej Imperium Telekom i w internecie na tvimperium.pl po serwisie sport i prognoza pogody na wtorek. Dziękuję za uwagę i życzę miłego popołudnia.